Ponad 300 osób w strugach deszczu przemaszerowało dziś ulicami Suwałk z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie. Oprócz podopiecznych ośrodków, placówek wychowawczych i środowiskowych domów pomocy były też rodziny niepełnosprawnych, przyjaciele oraz szkolna młodzież. Wszystko po to, by pokazać, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, mówi Irena Świacka, sekretarz zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach, organizator obchodów. Przychodzą i są z nami zdrowi, mali, duzi, dorośli, samorządowcy, pracujący na rzecz osób niepełnosprawnych i właśnie o to nam tak właściwie chodzi. Żebyśmy byli razem, żebyśmy się nawzajem widzieli, poznawali, poruszali problemy, mówili o nich. Po marszu wszyscy spotkali się w Państwowej Szkole Muzycznej. Były występy artystyczne, poczęstunek, rozstrzygnięcie konkursów plastycznych oraz debata na temat problemów osób niepełnosprawnych. Tych problemów jest naprawdę dużo, choć wszystko stopniowo zmienia się na lepsze, mówi Świacka, która sama wychowuje niepełnosprawne dziecko. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo jestem matką dziecka niepełnosprawnego, że w momencie, kiedy mnie ten problem dotknął, to byłam gdzieś tam, a dopiero później zaczęło to wychodzić i w momencie, kiedy chciałam jakby poradzić sobie z tym problemem i szukać wsparcia, to, co jest teraz, to jest wielki krok naprzód. Mnóstwo pomocy i wsparcia niepełnosprawni otrzymują od wolontariuszy, których w Suwałkach nie brakuje. Duża, ponad 30-osobowa grupa to uczniowie zespołu szkół nr 6. Nasze szkolne koło wolontariatu w obchodach uczestniczy każdego roku, mówią opiekunowie i wolontariusze. Działamy pod tą nazwą od 5 lat. Problemu z naborem nie mamy w tym roku. Pierwsze klasy zadziałały tak pięknie, że około 30 osób działa aktywnie. Właściwie jeżeli jest potrzeba, w każdej chwili możemy te 30 osób bez problemów zebrać. No i co roku pomagamy w tym marszu, no bo ja kocham pomagać ludziom. Patronem medialnym obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie było Radio 5.